Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem zapora na Mekongu, a więc mapa z zespołowego deathmatchu z Battlefield 4. Ostatnio mówiłem, że jak na razie odpuszczam sobie Battlefield 4 i czekam na nową generację konsol i tam dopiero odpalę po raz kolejny Battlefielda, ale od czasu do czasu będę sprawdzał oczywiście, czy czasami lepiej ten Battlefield, oczywiście do premiery tutaj, czy tam do zakupienia, o może tak, do zakupienia PS4, będę sprawdzał na PS3, czy Battlefield 4 czasami mi się nie wiesza. I akurat wczoraj spróbowałem, udało mi się pograć praktycznie przez cały czas, ani razu mi się nie zwiesiła, więc nie wiem, czy coś zostało zrobione, w każdym razie no, grało się dużo, dużo przyjemniej i nie było tych nerwów związanych chociażby właśnie z resetowaniem konsoli. Jak widzicie, gram tutaj szturmowcem, gdzie mam klasę wyposażoną w broń AEK. Do tego, jak widzicie, kolimator Cobra, chwyt Ergo, jak dobrze pamiętam, i laser. I są to oczywiście te początkowe zestawienia, które się odblokowywuje. Dlatego też nie mam tutaj jeszcze niektórych rzeczy, które szczerze mówiąc wolałbym. A w tym filmiku generalnie skupię się na tym, żeby Wam opowiedzieć, jak gram generalnie w Battlefield 4, ponieważ trzeba przyznać, i bardzo dużo osób to zauważyło, bardzo dużo osób zniechęciło się zresztą nawet grając w Battlefield 4 po tym, kiedy już pogrywali bardzo dużo godzin w Battlefield 3. I tu się okazuje, że te wyniki nie są takie, jakie powinny być, takich, jakie się spodziewali, że uważali, skoro tyle przegrane godzin mam na Battlefield 3, to dlaczego tak słabo idzie na Battlefield 4? I powiem Wam, że początkowo też dokładnie nie wiedziałem, o co chodzi. Widziałem, że ta postać oczywiście porusza się inaczej, że trudniej jest trafić tego przeciwnika, że ta broń zachowuje się inaczej. Początkowo miało się wrażenie, że jest ona z niższym recoilem, ale czasami mamy takie sytuacje, że ten recoil zdaje się być jakiś gigantyczny, nieporównywalny do niektórych broni z Battlefield 3 i na przykład chociażby takie AEK, które bardzo dobrze pamiętamy, które było bardzo, ale to bardzo i jest nadal bardzo mocną bronią w Battlefield 3, tak tutaj w Battlefield 4 owszem, jest ona śmiercionośna jak każda inna broń, ale na pewno zachowuje się ona dużo inaczej. I dlatego też w tym filmiku właśnie opowiem, co robię, aby uzyskiwać coraz to lepsze wyniki, ponieważ muszę stwierdzić, że pograłem już trochę, muszę stwierdzić, że obieram zupełnie inną taktykę w Battlefield 4, aczkolwiek jest ona w jakiś sposób tam zbliżona do tej z poprzedniej części. I chociażby, tak jak tutaj widzicie, bo nie dotyczy to oczywiście wszystkich klas, inaczej gra się snajperem, inaczej powinno grać się wsparciem, czy też technikiem, ale generalnie te trzy klasy, czyli technik, inżynier, czy tam technik, szturmowiec i wsparcie, one mogą grać, te klasy, bardzo podobnie. Ze snajperem jest zupełnie inaczej i ewentualnie wspomnę o tym może w jakimś innym filmiku i powiem Wam, jak gram w Battlefield 4 właśnie klasą snajpera. Jeżeli chodzi o tą klasę szturmowca, to powiem Wam tak, ostatnio pograłem małe co nieco, chociażby na mapie Lockdown, jak dobrze pamiętam, gdzie znajdujemy się w tym takim więzieniu na ośnieżonej skale, skarpie skały, czy jak to tam nazwać. W każdym razie ta mapa jest bardzo zbliżona i na pewno w większości ludzi przypomina ona chociażby Metro. Bardzo mało możliwości podejść przeciwnika, wąskie korytarze, bardzo częsta wymiana ognia gdzieś tam na środku tej mapy, tym bardziej jak gra się tryb, chociażby na przykład unicestwienie, gdzie bardzo trudno jest przechylić tą szalę zwycięstwa, ponieważ w momencie, kiedy nawet przesuniemy trochę tą linię naszą,
frontu, to i tak i tak przeciwnik odradza się gdzieś tam w okolicach swojego spawnu i przepycha oczywiście nas bardziej do tyłu. Wszystko zależy od tego oczywiście, jak się gra. Ale ostatnio właśnie zauważyłem, kiedy trochę pograłem, że wielokrotnie bardzo pomogłem mojej drużynie, niekoniecznie uczestnicząc w takich potyczkach face to face. Wszyscy skupiali się mniej więcej w tym okręgu, gdzie napierdzali w siebie niczym na wojnie secesyjnej, próbowali przepchnąć się oczywiście, nie dawało rady, ponieważ w momencie, gdy ktoś zginął, to automatycznie on się odradzał na swoim współzawodniku i widziałem, że to nie jest sposób na to, żeby tą walkę wygrać. Dlatego też w Battlefield 4 bardzo ważną i istotną rzeczą jest flankowanie, a więc obejście tego przeciwnika. W Battlefield 3 przy tych mapach, które były troszkę inne, mogliśmy wybrać sobie mniej więcej gdzie, w którą stronę chcemy się poruszać, którą z tych ścieżek wybrać. Jeszcze do tego oczywiście mieliśmy bardzo szerokie te ścieżki, a tutaj na niektórych z tych map niestety, ale jest tak, że jesteśmy bardzo dobrze widoczni przez przeciwnika, nawet kiedy to pole niby jest czymś tam zasłonięte. Dlatego też ja chociażby w takim poprzednim filmiku, który sobie, znaczy filmiku, w poprzedniej grze, którą tam grałem i tutaj mniej więcej też tak robię, staram się cały czas oczywiście obchodzić tego przeciwnika i powiem wam, że chociażby na tym lockdown, na tym unicestwieniu, które pogrywałem, tam początkowo, gdzieś tam w końcówce meczu miałem mniej więcej, tam było 50 chyba 7 fragów i 17 zgonów. A wszystko dzięki temu, że właśnie obchodziłem tego przeciwnika, zabijałem praktycznie wszystkich, którzy stali w korytarzu i tym samym torowałem drogę tutaj dla moich współzawodników, dzięki czemu zresztą podłożyliśmy 2 M-komy. Po niestety około 3/4 przegranego meczu, rozegranego meczu, niestety wtedy mi się zwiesiła konsola i no już nie mogłem dalej się wbić, więc odpuściłem sobie. Zresztą byłem bardzo wkurzony z tego powodu, bo wynik bardzo fajny, mecz bardzo fajny, zacięty, a mimo to no, nie wyszło tak, jakbym tego sobie życzył. I właśnie to jest bardzo ważne w przypadku Battlefielda. Mało tego, bardzo ważną rzeczą, nawet w przypadku broni, które wydają się, że są one niczym laser, że strzelają prosto, te bronie bardzo często warto jest przełączyć w tryb burst, a więc ten tryb ze strzału seriami, gdzie wtedy ta nasza celność dużo, dużo bardziej się zwiększa i co jest bardzo istotną rzeczą. Bardzo ważne, gdzie celujemy, bardzo ważne, żeby trafić headshota. W tym filmiku, na samym końcu, oczywiście przy podsumowaniu tych wszystkich statyk, zauważycie, że po raz kolejny pokonałem swój rekord dotyczący headshotów. I w tej chwili, ja wiem, że to może wydawać się czasami trudne, gdzie akcja jest bardzo szybka, że nie staramy się jakoś specjalnie przycelowywać w przeciwnika. Oczywiście mowa tutaj o miejscu, w które chcemy strzelić, czyli korpus, czy jaja, czy głowa i tak dalej. Tutaj jest bardzo ważne, bardzo ważną rzeczą jest, żeby zacząć jednak strzelać od tułowia. W momencie, kiedy nawet ta seria pójdzie wyżej, to zakończy się ona mniej więcej w okolicach głowy. I słuchajcie, ja wiem, że to jest takie banalne i proste, ale coraz więcej tych headshotów mam. Zobaczcie, tutaj po raz kolejny headshot. I ten, kto trafia w klatę i wyżej, ten wygrywa pojedynki. Bardzo często są takie sytuacje, gdzie strzelamy do kogoś, ten ktoś nam ucieka sprzed celownika, pomimo tego, że mieliśmy bardzo dużo hitmarkerów, zaczynamy go gonić, wyskakujemy zza rogu, ten koleś już na nas czeka i okazuje się, że sprząta on nas jednym, czy tam powiedzmy dwoma strzałami, przynajmniej tak u nas się to wydaje. Okazuje się, że ten koleś prawdopodobnie strzelał nam heada, więc trzeba na to naprawdę brać poprawkę i dosyć często, kiedy widzę nawet przeciwnika i wiem, że za chwilę on mi gdzieś tam ucieknie,
że schowa mi się za rogiem, to nie strzelam. Wiadomo, że czasami ten palec jest dosyć wrażliwy i pociągnę jednak za ten spust. Wtedy staram się przynajmniej tego kolesia nie gonić i nie wyskakiwać za rogu, bo on już prawdopodobnie tam na mnie czeka. A tutaj, przynajmniej w Battlefield właśnie 4, dosyć często robię coś takiego, że po prostu poczekam, aż ten koleś gdzieś tam pobiegnie. Pobiegnę za nim, nie oddając strzału, żeby nie zdradzać przede wszystkim swojej pozycji. I w momencie, kiedy mam już naprawdę czystą sytuację, zaczynam strzelać. Ale na pewno nie staram się tego przeciwnika gonić, jeżeli wiem, że trafiłem go i zdaję sobie z tego sprawę, że on może już na mnie czekać za winklem, także na to na pewno trzeba brać poprawkę. Nie będę tutaj generalnie mówił o tym, jak grać się powinno tutaj jakimkolwiek sprzętem, czyli czołgami, helikami itd., itd. Nie w tym filmiku, to na pewno. Znaczy inaczej, jakie są moje spostrzeżenia, bo nie będę przecież mówił nikomu, jak kto ma grać. Każdy gra po swojemu. Ale co jest bardzo ważne i po raz kolejny się to potwierdza w Battlefield 4, generalnie w serii gry Battlefield, trzeba oczywiście wykorzystywać wszystko to, co się ma w swoim wyposażeniu i dostosowywać się do tego, w jaki sposób gra przeciwnik. Tutaj na przykład chociażby widzieliście, no koleś popełnia kardynalny błąd. Ja ten błąd też chyba w pewnym momencie tutaj popełnię, ponieważ jeżeli ktoś nas zdejmuje z dachu, ja przynajmniej tak mam, że jeżeli ktoś mnie zdejmuje z dachu, to następne miejsce, które się udam, to będzie właśnie ten dach. Tutaj ten koleś chciał się zemścić, nie udało mu się, ale prawie że mu się udało, tak więc na to trzeba na pewno uważać. Jeżeli chodzi właśnie o wykorzystywanie tego swojego sprzętu, to wiadomo, medyk, apteczka to jest podstawa. W tej chwili defibrylator jest bardzo rzadko używany, aczkolwiek ja go zawsze używam. Nie zawsze, niestety, tutaj ratuję moich współzawodników, którzy już leżą na glebie, bo zdaję sobie z tego sprawę, że ja, podnosząc takiego gościa, jestem bardzo narażony na to, żeby oberwać. I w momencie, kiedy jestem przekonany, że tam już nikogo nie ma, wtedy oczywiście odradzam tego gościa. Oczywiście w tej chwili defibrylowanie te na maksa, czyli przytrzymanie tego defibrylatora przez dłuższy czas, to jest troszkę niestety strata czasu i ryzyko, że się za chwilę coś wyrwie. Dlatego też bardzo często odradzam takiego gościa, naciskając po prostu ten defibrylator raz, a szybko, a potem podrzucam mu jeszcze odpowiednią apteczkę, tak żeby mógł się w miarę szybko chłopak podleczyć. Tak więc to jest bardzo właśnie ważne, dostosowywanie tego swojego setupu. W przypadku chociażby tutaj wsparcia można, wiadomo, rozstawić claymory. Można oczywiście używać C4, można jak najbardziej używać mortar, czyli moździerza, pod warunkiem oczywiście, że gra się w miarę mądrze. Dosyć często widzę sytuację, gdzie ktoś używa moździerza i słuchajcie, chowa się, a raczej się nawet nie chowa, tylko stoi przy tym moździerzu. No, absurd niesamowity, tym bardziej, że w tej chwili moździerz możemy obsługiwać zdalnie, nie musimy przy nim siedzieć, ale właśnie ważne jest to, że jeżeli nawet wyrwiemy z tego moździerza, ja na przykład widząc, że coś leży na glebie, radio, nie radio, moździerz, claymore, no z minami to wiadomo, różnie to tam bywa, znacie, przepraszam, z C4 można nie zauważyć, z minami można zauważyć, zawsze wtedy niszczę oczywiście te wyposażenie, po to tylko, żeby utrudnić jak najbardziej tutaj grę przeciwnikowi. Dostosowanie oczywiście tutaj przede wszystkim swojego wyposażenia broni, to też jest bardzo ważna rzecz. W tej chwili dosyć dużym
wachlarzem, można by tak powiedzieć, tutaj umiejętności, możemy się właśnie, znaczy nie tyle umiejętności, co wachlarzem możliwości, o tak, możemy się wykazać właśnie dostosowując sobie odpowiednią broń. Ta broń zachowuje się zupełnie inaczej z uchwytem ergo, ta broń zachowuje się zupełnie inaczej z laserem, bez lasera. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie wyobrażam sobie grać bez lasera. Tutaj akurat w przypadku tej gry ten laser, kiedy ktoś na mnie świeci prosto w oczy, nie jest aż tak widoczny przy poruszaniu się. A więc w Battlefield 3 on dosyć często na przykład zdradzał naszą pozycję. Ja dosyć często odnajdywałem przeciwnika, widząc, że gdzieś tam błysnął mi laser i wtedy oczywiście udawałem się w tamto miejsce, próbując oczywiście zlikwidować tego przeciwnika. W tej chwili laser, on jest dosyć słabo widoczny. Nie widać tego, jak ktoś za bardzo biegnie. Jedynie jak ktoś do nas celuje, wtedy owszem, tutaj była taka sytuacja, gdzie ktoś tam położył się koło schodów, ja tylko wychyliłem głowę, zdawałem sobie sprawę, że tam ktoś może być, no i w tym momencie już wiedziałem stuprocentowo, że ktoś tam jest, no i oberwał. Tak więc w tej chwili nie bójmy się używać tego lasera, bo ten laser naprawdę pomaga przede wszystkim przy bliskim kontakcie z wrogiem. Ja nie przymierzam, staram się przynajmniej nie przymierzać w przeciwnika, który podbiega do mnie i jest na metr, dwa metry przede mną. Nie ma absolutnie sensu tutaj wtedy przymierzania, tylko kiedy mamy ten laser założony, to mówię wam, jest bardzo łatwo takiego przeciwnika zlikwidować i mamy dużo, dużo większą przewagę, jeżeli ten przeciwnik próbuje jeszcze celować akurat w takiej sytuacji. Wstawianie kosy na bliski kontakt, face to face, najgorsze co można zrobić w tej chwili. Fajnie, że to było tak zrobione, ale trzeba się dobrze zastanowić, chociaż nie ma za bardzo na to czasu. Ja tylko raz dałem się na coś takiego nabrać, próbowałem wrzucić kosę komuś, wbić kosę komuś, właśnie stojąc do niego przodem i tylko raz to zrobiłem. Niestety skończyło się dla mnie to oczywiście źle, ale ktoś, kto próbuje zrobić to samo ze mną, także kończy źle, ponieważ kontratak w tej chwili działa bardzo dobrze i muszę powiedzieć, że jest to nawet fajnie zrobione. Nie ma jakichś takich typowych, randomowych kos typu panic knife czy czegoś takiego, tylko zajście od tyłu takie gwarantuje, że zabijemy tego przeciwnika. Nie oczywiście, gdzie ten przeciwnik nie zada nam kontrataku. Przepraszam, zakręciłem się. No, tak więc tak to wygląda. Słuchajcie, tu już końcówka meczu, jeszcze ostatni frag będzie należał do mnie. Podrzucę dokładnie frag, bo frag grenade poleci, czyli podrzucę gościowi granata i jak będziecie mogli zauważyć, zaliczy mi bardzo szybko stówkę. Tak więc wynik miałem bardzo dobry, jak na 100 tiketów, ponieważ zdobyłem aż 45 czy 46 nawet fragów, 10 tylko zgonów, tak więc prawie połowę tego, co powinna zdobyć tutaj, powinni zdobyć moi współzawodnicy. Tak więc wydaje mi się, że całkiem niezły mecz. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście zobaczyć jakiś tam filmik konkretny o czymś konkretnym związanym z Battlefield 4, Battlefield 3, piszcie. Ja w tej chwili wyjeżdżam jeszcze, ale postaram się dla Was jeszcze przygotować, nie na długo, ale postaram się dla Was przygotować jeszcze jakiś materiał, żebyście mieli oczywiście co oglądać. Mam nadzieję, że oglądacie. Wchodźcie na mój kanał przede wszystkim, bo dosyć często w subskrypcjach nie pojawia się, że coś, cokolwiek ktoś wrzuca. Subbox niestety nadal kuleje. Tak więc wchodźcie, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie i oczywiście komentujcie, co byście tam chcieli. Oczywiście w ramach grzeczności i kultury. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Cześć.